Szanowni Państwo, dzisiejszego dnia chciałbym Wam pokazać, jak przy pomocy przedmiotów, które znajdują się w domu pod ręką, można skonstruować kamerę obskurę. Co jest do tego potrzebne? Do tego jest potrzebne pudełko, powiedzmy po butach. Kawałek cienkiej blaszki z jakiejś puszki. Taśma, najlepiej czarna. Taki dziwny przedmiot też nam się przyda. Teraz najważniejsze jest wyznaczenie na tym pudełku dwóch przekątnych. W tych przekątnych robimy bezceremonialnie nożyczkami. Otworek okrągły. O. Teraz otwieramy pudełko. Jak widzicie, to pudełko wewnątrz ma różne kolory. A dość istotne jest, aby tam panowała ciemnia optyczna, czyli kamera obskura. I teraz ja sobie pomierzę, bo oczywiście nie pamiętam, tego nikt nie pamięta, że ma 28,5 cm. Wyznaczam sobie te 28. I odcinam sobie ten pasek papieru. No i teraz ten odcięty pasek papieru przymierzamy do wnętrza tej naszej przyszłej kamery obskura. Wyznaczamy krawędzie. No i odcinamy ten pasek, który za chwilę może się nam przydać, może się nie przydać. On się za chwilę nam przyda. Teraz oczywiście wklejamy to. Ja poproszę Weronikę, żeby po prostu nam oklejała. Do ściany przedniej naszej przyszłej kamery przykleimy tutaj w tym miejscu ową blaszkę. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. A teraz mamy przyklejoną blaszkę, ale tą całą przestrzeń musimy niestety też zaczernić. Tym kawałkiem papieru, który nam został przy zaczernianiu ściany tylnej. I znowu ja poproszę Weronikę, żeby nam ładnie to okleiła. Tak, proszę Weronika. To tutaj, no niestety, jeszcze na razie nam sprężynuje. To są bardzo istotne rzeczy. Chodzi o to, żeby nie było żadnych zaświetleń po krawędziach. Kamera obskura ma swoją bardzo długą historię. Otóż według legendy pewien człowiek miał niewielką dziurkę w ścianie i któregoś dnia zobaczył na przeciwległej ścianie obraz, który go zdumiał, bo był to obraz odwrócony nie tylko góra-dół, ale także odwrócony stronami. Strona lewa była stroną prawą, strona prawa była stroną lewą. I zaczął się zastanawiać, dlaczego ten taki dziwny obraz powstaje. Już starożytni mędrcy greccy zaczynali nazywać to kamera obskura, co po łacinie znaczy dokładnie wyciemnione pomieszczenie, wyciemniony pokój. Ja myślę, że już starczy, co? Jak myślisz? A, jeszcze tutaj, dobrze. I teraz
robimy rzecz najważniejszą, mianowicie zamykamy tą przednią ścianką, tą naszą kamerę obskurą. Jak widzicie, ona bardzo szczelnie musi przylegać. Biorę ten dziwny przedmiot naszych babek, mianowicie agrafkę, i robię dziurkę w tej cienkiej blaszce. Ten otworek wystarczy, żeby w przyszłości naświetlić tutaj element światłoczuły. My użyjemy papieru, ale zanim to zrobimy, musimy jeszcze zrobić coś bardzo ważnego, a mianowicie przysłonę. Tą przysłonę wykonamy ze zwykłego plastikowego skoroszytu, tylko dość ważne, żeby on miał też czarną ścianę. Te elementy, które są zbędne, usuniemy. Odetniemy tą stronę bezbarwną. I teraz znowu poproszę Weronikę, żebyśmy przykleili przysłonę. Mamy przygotowaną kamerę obskurę. I teraz musimy włożyć do środka materiał światłoczuły. Najlepiej, gdyby to był czarno-biały papier. Włożymy tam na ściankę tylną, przykleimy czarno-biały papier. I ja teraz udam się do jakiegoś wyciemnionego pomieszczenia, które jest w każdym domu. Może to być łazienka, może to być piwnica. I włożę papierek do tej skrzynki. Kochani, jesteśmy w toalecie w naszym przypadku, która jest całkowicie wyciemniona, ale wcześniej sobie przygotuję dwa paski taśmy klejącej czarnej. Będę teraz otwierał w zupełnej ciemności papier fotograficzny. Weronika, gaś. Światło jest całkowicie wyłączone. Kamera działa w trybie nocnym. I jest teraz, można by tak było powiedzieć, że jest noktowizorem. Pokazuję wam, że papiery nasze fotograficzne są owinięte w taki czarny worek, który też jest światłoszczelny. Wyjmuję jeden z tych arkuszy, który następnie włożę do naszej kamery obskura. Działam zupełnie po omacku. Oczywiście jest to problem, będzie dla, ale może dodatkowa frajda dla ludzi, którzy tego nigdy nie robili. No ja niestety przyzwyczaiłem się do siedzenia. Można użyć tego światła ultrafioletowego, jakiegoś czerwonego? Żadnego. Żadnego światła nie powinniśmy użyć. Wkładam go tutaj do naszej kamery obskura. Trzeba najpierw wyczuć, gdzie jest warstwa błyszcząca, warstwa matowa. Wkładam. Błyszczącą do góry. Błyszczącą do góry. Oczywiście błyszczącą do góry, bo to jest bardzo istotne. I przyklejam ją do tylnej ściany naszej kamera obskura. Istotne jest, żeby format papieru był taki, jak format tej naszej skrzynki, bo w przeciwnym wypadku musielibyśmy po ciemku przyciąć papier. Teraz zamykamy naszą kamerę obskura. Robimy to bardzo dokładnie. Zaklejamy przysłonę i możemy poprosić naszą Weronikę, żeby nam zapaliła światło. Weronika, możesz zapalić światło? Momencik, przełączę na tryb dzienny. I kochani, mamy kamerę naszą przygotowaną do pracy. I w ten sposób ją sobie gdzieś w jakimś miejscu przykleimy. I wtedy oczywiście otworzymy przysłonę. Teraz tego nie będę robił, bo bym zaświetlił. W tym naszym miejscu docelowym ona musi być mniej więcej 3 tygodnie. Potem musimy znowu zamknąć tą przesłonę
i udać się z naszym pudełkiem do fotografa. On nam wywoła ten papier, który jest teraz w kamerze obskura, i otrzymamy negatyw. Ten negatyw możemy metodą XIX-wieczną zrobić z niego kopię stykową, albo możemy wrzucić go do skanera i zrobić sobie kopię cyfrową. No i następnie tu już jesteśmy, możemy robić, co nam się żywnie podoba, gdy minie nam euforia z tego, co zobaczymy. Bo zobaczycie cudo, które jest pewnym fenomenem, nie do końca wyjaśnionym. Jak to się dzieje, że nagle w tym pudełku włożyliśmy papier, zrobiliśmy dziurkę i otrzymujemy obraz fotograficzny?